i dzień niecodzienny, bo też niecodzienne zajęcia, chociaż też związane poniekąd z obiektywami. Ale marzenie 17-letniej Natalii, marzenie, aby wziąć udział w sesji fotograficznej z policjantem, w sesji fotograficznej z chłopakami w mundurach, jeżeli tak moglibyśmy to nazwać. I warto takie marzenia spełniać, warto dzieciom pomagać, zwłaszcza jeżeli w tym przypadku sama Natalka w przyszłości marzy o tym, aby zostać policjantką. Jako antyterrorystka to nie chciałabym pracować, ponieważ całe umundurowanie jest za ciężkie, a jestem szczupła. Ja myślę, że każdy cieszy się, jeżeli ma zrobione zdjęcia z pięknymi kobietami, a trudno tutaj inaczej określić Natalię jak tylko młodą, piękną kobietę, a w dodatku zdjęcia profesjonalne, zdjęcia, które gdzieś zaistnieją i ślad po nas pozostanie, prawda? Chyba po to żyjemy i dlatego warto. To z całego dnia zapamiętam robota, który przyjechał do nas. Jest to robot, który rozbraja bomby. Dziękuję. Zdjęcia są zrobione na potrzeby kalendarza, kalendarza Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, kalendarza, który pomoże pozyskać środki na finansowanie domów właśnie dla dzieci, które tych domów potrzebują. Szczytny cel, warto pomóc, warto do tego się przyłączyć. Pan Mariusz jest fajny. Dużo mi dzisiaj powiedział o tym, jak mogę wstąpić do szkoły policyjnej, jak zostać policjantką.